Ja do tej pory myślałem, że owoce są zdrowe. Im więcej, tym lepiej. Informuję jeszcze raz. To, co dobre dla mnie, nie musi być dobre dla ciebie. To, co dobre jest dobre dla ciebie, nie musi być dobre dla kogoś innego. To, co jest dobre dla kogoś innego, nie jest powiedziane, że będzie dobre dla ciebie. I w danym momencie życia. Druga rzecz, to, co było dobre kiedyś, nie musi być dobre dzisiaj. To są dwie podstawowe zasady z RTZ, z racjonalnej terapii zachowań, czyli ze zdrowego myślenia, na które zapraszam Was, szkolenie normalne, płatne, szkolenie Usekmana, czyli jak zdrowo myśleć. I to szkolenie, to, że ja wiem, na czym polega zdrowe myślenie, bo zdrowe myślenie polega przede wszystkim na tym, że to jest oparte na faktach, a nie na bajkach. Że zdrowe myślenie pozwala mi osiągać moje bliższe lub dalsze cele. Moim celem było wyjść z cukrzycy, nie było moim celem udowodnić lekarzom, że się mylą. To nie był mój cel. Moim celem był mój własny egoizm, że postanowiłem zadbać o swoje zdrowie. Zdrowe myślenie to jest umiejętność rozwiązywania konfliktów. Ja nie chcę udowodnić komuś i spowodować konfliktu. Ja wcale nie dążę do tego, żeby tłum hajterów teraz koniecznie budował ze mną konflikt. Jak chcą, niech sobie hajtują, niech sobie idą swoją ścieżką, swoimi przekonaniami. Jeżeli ktoś będzie chciał wyzdrowieć, mogę powiedzieć, ja to zrobiłem. Jeżeli ktoś będzie chciał skontaktować się z lekarzem, który mi pomógł, jeżeli ja stwierdzę, że jeszcze nie stał się ostatnim chamem, bo to jest to, co robi cukrzyca, bardzo często z ludźmi stają się ostatnimi chamami, kretynami i są tak przekonani o swojej racji, że w ogóle nie powinni chodzić do lekarza, żeby udowadniać lekarzowi, że oni mają rację. Mają rację i niech sobie sami z tym zostaną. I dlatego to, co ja zrobiłem, to było zgodne z zasadą, że ja chcę się dobrze czuć. I żeby się dobrze czuć, to mam wyjść z cukrzycy. Żeby wyjść z cukrzycy, to mam schudnąć 30 kg. Schudłem 28, wyszedłem wcześniej niż tego. Okazało się, że nie 30, wystarczy 25. W moim przypadku doszedłem do tego BMX-a. No.